Nigdy bym nie przypuszczał, że w wieku 13 lat najpopularniejszym słowem, jakie było przeze mnie wypowiadane praktycznie każdego dnia, jest drama. Myślałem, że swoimi tytułowymi dramami ratowałem ludzi, czułem się jak bohater, a działałem wręcz przeciwnie. Dzisiaj wraz z kilkoma legotuberami nakreślimy historię prawdziwą. Chcielibyśmy, abyście z niej wynieśli pewne wnioski, nie popełniali błędów, a przede wszystkim wyciągnęli lekcje. Opowieść ta ma swoje początki w roku 2016, kiedy ja zaczynam swoją karierę, a po pewnym czasie pojawiają się pierwsze przebłyski moich apodyktycznych rządów. Z biegiem czasu to, co się działo, doprowadza mnie do śmiechu, lecz też do pewnej smutnej refleksji. Mam na myśli, że ludzie się mnie bali. Mimo to uważałem, że nie robię nic złego, no bo przecież tworzę kanał o klockach Lego. Jak klocki Lego mogą doprowadzić do tylu nieporozumień, niepotrzebnych filmów? A jak to wygląda z perspektywy pewnego legotubera? Przekonajcie się. Ostatnio sobie z Lloydem zaczęliśmy wspominać te czasy 2017 rok, kiedy ja byłem jeszcze takim malutkim twórcą, miałem tam 20 subskrypcji i byłem na wszystkich grupach Hangouts, po prostu na wszystkich. I była taka jedna reguła, że Lloyd to największy tyran, ponieważ ktoś go dodał do grupy na Hangouts, gdzie było coś nie tak o nim napisane, po prostu grupę usuwał, usuwał każdego i grupa była zniszczona. Tak też to się działo z dramami, ponieważ wystarczyło napisać jeden komentarz o Lloyd, gdzie na przykład jesteś głupi czy coś tam i była już drama na cały LegoTube, naprawdę. I niszczony był ten kanał doszczętnie i tak nie było nic po nim zbierać. Ja jak byłem takim malutkim twórcą, to tak sobie tylko siedziałem, patrzyłem się na to i mówię, jejku, żeby tylko nic nie napisać temu Lloydowi, żeby mi kanału nie zniszczył. Tak to właśnie wyglądało w tamtych czasach. Wyobraźcie sobie, że piszę z wami na Messengerze, prywatna konwersacja, robię jej screeny. Nie informuję was o tym. Na następny dzień pojawia się film, w którym jest pokazana nasza rozmowa. I obracam tak tą rozmowę, aby wyszło, że ja jestem ten dobry, a wy ci źli. Ten Lloyd Malina myśli, że mu się upiekło. No nie, pamiętam, drogi Kamilu, te wszystkie dramy na YouTubie, w których brałeś udział, grałeś w pierwsze skrzypce, czy to na przykład ze mną pisałeś przez Hangouts, potem te rozmowy wykorzystywałeś w różny sposób przeciwko mnie na swoim kanale na YouTubie chociażby. Robiłeś tak, żeby ludzie myśleli, że jesteś totalnym kozakiem, a tak właściwie nigdy nie byłeś. Nie. Myślę, że ja tego nie pamiętam. Pamiętam wszystko. I jeżeli kiedyś cię dopadnę, to uważaj sobie lepiej, bo... Święty Mikołaj cię nie odwiedzi. Rzadko się zdarza, aby jakiś większy legotuber odszedł z LegoTube'a. No w końcu ci więksi mają już na koncie jakieś poważniejsze liczby subskrypcji. I był sobie taki Kot Studios, mam nadzieję, że go pamiętacie, a przynajmniej część osób. W 2018 roku, z czego co pamiętam, były to wakacje, pożegnał się z nami. Bardzo go lubiłem, to był taki mój kolega. Nasze początki już nie były takie kolorowe tej znajomości i ponownie to powtórzę, wyobraźcie sobie, że decyduje o waszym kanale, decyduje o tym, co tworzycie. Czy jesteście w stanie, nie wiem, sobie to jakoś w głowie rozrysować? Jak to jest możliwe? No a więc, w przeszłości Lloyd no nie był zły, ale na pewno gorszy niż obecnie jest. Kiedyś prowadziłem swój kanał Lloyd. Dość często narzucał mi filmy, które mam nagrać, przez co dochodziło między nami do sporów. No, zadzierał z wieloma osobami, co prowadziło do dram, które wtedy były dość częste, a większość z nich była spowodowana poczynaniami Lloyda. Jednak to nie zmienia faktu, że Lloyd był i jest dobrym kolegą, kumplem, na którym można polegać na YouTubie. Przeprowadził mnie też przez trudne chwile na kanale, za co bardzo mu dziękuję. Jeżeli można powiedzieć o jakiejś zmianie, to Lloyd się zmienił i na lepsze. Czyszczę swoją nową makietę. Jak będzie więcej czasu, to może coś do niej dobuduję. Czyszczę ją tak jak swoje błędy.
Przynajmniej mam taką nadzieję. W 2017 roku zaczęło brakować mi pomysłów na filmy. Ponieważ rozwijałem się, to z tym moim rozwojem też musiały się rozwijać filmy. Przychodziło coraz więcej nowych, młodych twórców, świeże głowy. Wiecie jak to jest? Wśród nich był Dawid. Nie, penseta się nie przyda. Wśród nich był Dawid z kanału Pudi Ninja. Pudi miał fenomenalne pomysły, fenomenalne scenariusze. Robił tam ciekawostkowe filmy, pojawiało się coś o Ninjago. A postanowiłem, że sobie coś podbiorę. Lloyd jest bardzo spoko osobą, ale zacznijmy od wad. Była kiedyś taka sytuacja, że jakby Lloyd bardzo mocno zapożyczał ode mnie pomysły na materiały. Ja wrzucałem jakiś film i po kilku dniach bardzo podobny materiał z podobnym zamysłem czy tam tematem pojawił się na kanale Lloyda. Często była to inspiracja, po prostu zwykła inspiracja, ale też zdarzało się, że te filmy były po prostu, że tak to ujmę, pomysły kradnięte. Jeśli tak to można nazwać. Aczkolwiek nie trwało to długo, było to zaledwie kilka filmów, po czym i tak Lloyd zrozumiał, co zrobił, więc jak najbardziej nie mam mu tego za złe i wtedy też niezbyt zły byłem na niego, bo w większości przypadków była to po prostu mocna inspiracja, a sam mocno się inspiruje i wiem jak to wygląda. Lloyd jako osoba jest bardzo szczery, można to uznać za wadę, jak i za zaletę. Wadą jest na pewno to, że często może do kogoś dotrzeć zbyt dosłownie i może kogoś obrazić, urazić czy coś w tym stylu i taka osoba może już mieć taką niechęć do Lloyda na zawsze. Ale na pewno dużą zaletą tej szczerości, którą Lloyd w sobie ma, jest to, że potrafi powiedzieć, wygarnąć każdemu coś, co robi źle. Film dobiega powoli do końca. Mam nadzieję, że wynieśliście z niego pewne wnioski, albo jeszcze wyniesiecie, tak jak wspominałem na początku tego materiału. Dziękuję LEGOTUBERom, że zaangażowali się w ten projekt, który trwał ponad 2 miesiące. Dużo czasu w niego włożyliśmy, aby się powiódł i myślę, że nawet wyszedł. Ten film, nazywam go filmem dokumentalnym i takim edukacyjnym. Dużo osób wchodzi w naszą społeczność i nie myśli nad swoim zachowaniem. Zaczynają dosyć podobnie jak ja i chciałbym uświadomić tym osobom, że nie warto. Jeśli wyzbyjemy się tej nienawiści i zazdrości, to możemy zajść daleko i ja wam gwarantuję sukces. Ja się tego wszystkiego pozbyłem i czuję się z tym dobrze, że w ogóle jeszcze się do tego przyznałem. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Prosiłbym, abyście udostępnili ten film wszędzie, gdzie to jest możliwe. Spróbujmy. Abyście zostawili dużo łapeczek w górę pod nim oraz też strzelili suba na moim kanale oraz na kanałach chłopaków. Widzimy się w kolejnych odcinkach. A i jeszcze dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym przedsięwzięciu. Trzymajcie się, cześć!